Czy tędy nie jechała kareta moja mała? Ale dostałam gifcik. Ale dostałam. Dzień dobry, kochani. Dzień dobry. Svetlana, bardzo jest pasiba. No zobaczcie. Pyta się mnie, koleżanka. Tutaj, niedaleko. O, już wiele lat w Niemczech mieszka. Czy lubię porcelanę? Ależ oczywiście, że lubię. Ale nie pomyślałam, że taką. No piękne, zobaczcie. Witam. Witam 5 lutego 2021 roku. Do wiosny kalendarzowej, czyli 21 marca, zostało nam 44 dni. A wschód słońca dzisiaj o której? Posłuchajcie, on chyba będzie, zobaczymy, czy ja szybciej zacznę pracę, czy słońce szybciej zejdzie. No, 7:39, to ja zacznę pracę 6 minut po wschodzie słońca. No, zimno z rana, ale ogólnie pogoda ładna, już nie ma tego wiatru, noc była spokojna, teraz tak mniej więcej plus 3, tak co sprawdzałam niedawno. A zachód słońca 17:17. O, kochani, ziółeczka. Witam wszystkich moich gości. Dzisiaj liście brzozy, skrzyp i płatki róż. Z tych róż takich dostojnych w moim ogródku i z tych dzikich. Pewnego dnia byłam na warsztatach. I posłuchajcie, prowadzący Joannis mówi do mnie, nie no, do nas wszystkich, że się w życiu musi być harmonia. Możemy dawać, czy musimy dawać, czy powinniśmy dawać, ale chodzi o to, że jeżeli dajemy, to też musimy umieć wziąć. Nie można tylko dawać i nie można tylko brać. I mówi do mnie Magdalena, ty zawsze wszystko dajesz, też zrób coś dla siebie. Mówi, ale co ja mam dla siebie zrobić? No wymyśl, coś ci przyjdzie. No i posłuchajcie, i w pewnym momencie, na drugi dzień dokładnie, przyszło mi, zrobię dla siebie różany ogródek. I tak sobie wyobraziłam 100 róż pięknie kwitnących, cudowny ogród. No dobrze, podzieliłam się, przyjechałam do domu z warsztatów i mówię do męża, posłuchaj, robimy ogród różany. A mój mąż, no robimy, ale przecież róże to nie będą w tym piasku rosły. No to robimy ogródek. Wykopał pół metra ziemi czy więcej, tego naszego piasku, gdzie mamy. Zamówiliśmy ziemię, doczytaliśmy, jakie powinno być podłoże, jaka ziemia, no i zrobiliśmy różany ogródek. I na początek posadziliśmy 3 róże. Jedna była przepiękna na takim wysokim paliku, piękna, żółta. Oczywiście małośmy się jeszcze wtedy na różach znali. Jakie to było piękne. Na drugi rok mąż mówi tak, to tak pięknie kwitnie, to ja tutaj porozsadzam te pędy, ziemią przysypał, poprzypinał. No niesamowite, posłuchajcie, pędów narosło. Owszem, tylko z tej pięknej żółtej, to były owszem tu na czubku, one były, później zmarniała ta róża. A te pędy, co odrosły, to były dzikiej róży o drobnych listeczkach różowiutkie. Także na różach trzeba się znać. I do dziś mam te pierwsze 3, no pierwsze 4 chyba były, bo ta jedna się nie utrzymała, ale 3 są. Są i na nas czekają. I nie jest proste być z tymi różami w ogródku i dbać o nie. To znaczy piękne jest, jak się ścina do wazonu, prawda, jak pachną. Ale wymagają mnóstwa pracy. I pięknie je widać, ale czy ja bym chciała ogródek o 100 różach? Chyba już nie. Na pewno zrobiliśmy dla siebie dużo. Mamy do dzisiejszego dnia, ale wtedy mieliśmy mnóstwo pracy, pracę w ogródku. Zrobiliśmy coś dla siebie. Ale posłuchajcie, kochani, taki mam humor z samego rana. Tak się z wami podzieliłam. To dla kogo dzisiaj świecę? Dzisiaj pani Basia do mnie napisała, że drugi raz mnie ogląda i że jest tak super. No to jeżeli jest tak super, pani Basiu, witamy.
Witam bardzo serdecznie na moim kanale. I to jest świeca dla Pani z intencją motywacji. Co zrobić, żeby mieć motywację? Tutaj Wilczycy, dziękuję za podpowiedź. Bo trzeba mieć siłę, żeby mieć motywację, czy trzeba mieć motywację, żeby mieć siłę? Posłuchajcie, i tak się zastanawiałam, czymże jest motywacja. Pani Basieńko, dla Pani. Motywacja to jest rozmowa z samym sobą. To jest rozmowa i takie, to jest takie myśli, które krążą i mówią, może zrób to. Nie zrobię. A może zrobię później. A może nie zrobię wcale. I ja powiem Wam szczerze, że zawsze miałam z tym problem. W tym sensie, że jak ktoś mówił, wiesz co, Magda, tego się nie da. Jak to się nie da? Da się. Ja muszę spróbować po swojemu. I powiem Wam, że naprawdę dobrze na tym wychodziłam. Ja powiem tak, nie słyszałam słowa nie. Jak ktoś mówił nie, ja mówię, zaraz, to jakaś podpucha. Nie, to ja sobie zrobię inaczej. I nie wiem, na ile to była moja własna motywacja i mój sposób, ale to mi zawsze pomagało. Czyli ta rozmowa z samym sobą, nie wieczna rozmowa i wieczna dyskusja, tylko tak, idziemy do przodu, robimy, działamy, chce nam się. Czyli ta energia jest, czyli może powiedzmy tak, żeby była motywacja, to może ta energia powinna się pobudzić. To czym my możemy pobudzić energię z rana? Ciekawą nocą? A może długą rozmową? A może spacerem wśród gwiazd? A może bieganiem? A może o poranku wyjście na łąkę i pozbieranie ziół? A w ogóle może zobaczyć, tak spojrzenie na tą łąkę, na te kwiaty, na tą przyrodę? A może za bardzo jesteśmy, za dużo mamy takiej energii w każdych kierunkach i musimy się troszeczkę uspokoić i zdystansować? Ciekawy ten skrzyp. Taki delikatny. I jak to jest tą naszą motywacją. Ale tak jak Kasia Mroczek mówi, witaj Kasiu. Kasia Mroczek mówi, że te byty, ona opowiada o tych bytach. Ja pierwszy raz słyszę, to znaczy o myślokształty uważam, że są takie energie, jak ktoś wysyła w naszą stronę i one się do nas podczepiają i przy nas są, to jest to, ale tutaj to polecam posłuchać Kasi. Tylko chodzi mi o to, że jest coś w nas, co mówi na przykład nie rób tego albo zrób to. A przecież to nie są nasze myśli. A może jest coś z nas, w nas z dawna? No, trzeba ten temat rozkminić. Trzeba by się nad nim zastanowić. I chyba coś jest, bo aż mi kolczyk spadł. O, to jest ciekawe. Zobaczcie, jaki znak. No niesamowite. Coś jest na rzeczy. Czyli jest ktoś i mówi tak, tak, czy ona mówi prawdę, czy nie. Coś jest. Dobrze, kochani. Jest wcześnie rano. Witam Mariolę, bo wiem, że rano wstaje. Witam Joannę w Polsce, witam Joannę w Sydney, bo w Sydney ogląda po południu, także u nas rano, u niej po południu Joasi. Witam Pana Marka bardzo serdecznie, dziękuję, że Pan jest, dziękuję za te komentarze, bo one mnie podnoszą na duchu, bo dzięki nim chce mi się i tak jak widzicie, chce mi się wstać rano i chce mi się do Was mówić. Bo wiem, że będzie interakcja, wiem, że ktoś coś napisze, tak czy inaczej, się zgodzi lub nie zgodzi, a może będzie inny pomysł? Zobaczcie. Tak. Witam Jadwigę, witam wszystkich, witam Panie, witam Panów. I kochani, wschód słońca już był. 44 dni do wiosny kalendarzowej. Bo jest astronomiczna i kalendarzowa. I z reguły astronomiczna jest 20 marca, a kalendarzowa jest 21, ale to tam się zmienia z roku na rok. W tym roku 21 marca jest kalendarzowa. Posłuchajcie, Dzień Wagarowicza był zawsze 21 marca. Czyli czekamy na 21 marca. I zaczęliśmy już odliczanie. 44 dni. Miłego dzionka. Miłego, miłego. Jak ktoś do pracy, to miłej pracy. Jak ktoś na odpoczynek, miłego odpoczynku. A może na spacerek trzeba wyjść i przewietrzyć głowę.
Kochani, pa, pa. No, Swietłana, ale mi wczoraj radości narobiła. Niesamowite jest, posłuchajcie, to jest niesamowite. Dziękuję jeszcze raz. I w ogóle dziękuję, że jesteście. Pa. Pa, ma, ma, ma.